Miło Was widzieć w trzeciej części naszych inspiracji. Dzisiaj będę robiła rodzinny album ze zdjęciami z pierwszej komunii. Prawda jest taka, że możemy mieć setki zdjęć w naszych smartfonach, tabletach, komputerach, przez jakiś czas je oglądamy, a potem nigdy więcej do nich nie wracamy. Tak naprawdę tylko to, co wydrukujemy i umieścimy w rodzinnym albumie, jest na zawsze. Przy okazji jest to świetny pretekst do zgromadzenia rodziny i będzie to wyjątkowy moment do tego, żeby stworzyć coś kreatywnego, żeby się pobawić, żeby się razem śmiać, żeby wrócić do chwil drogich naszemu sercu i żeby zrobić coś, co będzie dziełem nas wszystkich. Co będzie potrzebne do wykonania albumu ze zdjęciami? Mam piękny album w kolorze ekri strony. Wydrukowałam na urządzeniu HP napis Pierwsza Komunia, maj 2017. I teraz malutkie kropeczki robimy sobie na brzegu. O, leciutko naciskając. Wracamy tło. Przykładamy na pierwszą stronę. Przyklejamy kopertę z zaproszeniem, ze zdjęciem oczywiście. Teraz treść zaproszenia. No i tu już mogę sobie poradzić klejem zwykłym. Przyklejam. Hop. Jest. Delikatnie przykładam ręce. Dobrze, gotowe. Mogę zacząć zabawę w serduszka, w kwiatuszki, w piórka. Pierwsza strona gotowa. Na pierwszej stronie mamy zaproszenie, treść zaproszenia i nasze ozdoby. Na drugiej stronie będą oczywiście zdjęcia. Proszę, czysta kartka papieru, możemy wziąć zdjęcia, poprzykładać, zdecydować. No i teraz, ponieważ zdjęcia są wydrukowane na papierze social media snapshots, no to zdejmujemy sobie folię i już jest dużo, dużo prościej. Nie muszę używać kleju. Gotowe. No i jedyne co, to znowu klej. I napis Moja Mała Księżniczka. No i teraz znowu zabawa. Nie ma nic fajniejszego niż wykonywanie różnych kreatywnych rzeczy razem, zwłaszcza ze zdjęciami, które dotyczą wspólnie przeżytych chwil. A robienie albumów rodzinnych może się stać Waszą tradycją. To wszystko w tym odcinku. Życzę Wam wiele frajdy przy robieniu rodzinnego albumu ze zdjęciami. Do zobaczenia.